To jest ta wersja Deluxe, proszę państwa, tego utworu The Rolling Stones z niewielką pomocą przyjaciół, a w zasadzie jednego ważnego przyjaciela. U pana pies, kot w domu, na rozrabił przed świętami? Nie, bardzo grzeczny pies jest, dyżuruje w kuchni i boi się wejść pod choinkę. A to zrozumiałe akurat, bo mógłby trafić w inne ręce 24 grudnia, więc to mądre stworzenie jest. A ja się nie boję być pod choinką, właściwie większość świąt tam spędzam. Boję się, że możemy zabrnąć w takie niezbyt dobre zaułki tego tematu, jakby pana pod choinką tam usadowić. W takim razie proponuję powiedzieć, że jest za 8 minut i pół minuty jeszcze godzina 9. U, Ury, urywki, urywki z rozrywki i przypomnieć, że to Robert Lewandowski zarabia 2 zł na sekundę, a my proszę pana, nie więc do roboty. Dzień Filip dobry. Jaślar skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Czasy ostatnio bardzo niespokojne, sporo protestów. Protestują ci, którzy są przeciw i ci, którzy są przeciw tym, którzy są przeciw. A jak protestowano w czasach klasyków wiedeńskich? Klasycy wiedeńscy Państwo pamiętają. To trzech wielkich. No ale nie Marx, Engels, Lenin, tylko Mozart, Haydn, Beethoven. Innych trzech wielkich to Messi, Neymar, Suarez. Jak mówią Rosjanie, Boch, Trojcu, Lubit. Ja przetłumaczę, Bóg kocha trójkę. Bóg kocha trójkę, ale miłość ostatnio to niełatwa. Za czasów Haydna muzycy mnóstwo czasu przebywali poza domem, grając na dworach i tęskniąc za rodzinami. Historia, którą opowiem, zdarzyła się na dworze Księcia Mikołaja w 1772 roku. Książę Mikołaj latem wyjeżdżał ze swojego pałacu w Eisenstadt do swojej letniej posiadłości w Fertut. Oczywiście zabierał ze sobą swój odtwarzacz muzyki w postaci kompozytora Józefa Hajdna i kapeli dworskiej w formie orkiestry. Muzycy nie mogli niestety zabrać ze sobą rodzin. Jesienią, kiedy wszyscy liczyli na powrót do rodzinnego Eisenstadt, książę Mikołaj przedłużał swój i ich pobyt w letnim pałacu muzycy poprosili wówczas Haydna o pomoc i wstawiennictwo u szefa. Oto co wymyślił Haydn. Podczas pierwszego wykonania symfonii fis moll na widowni oczywiście zasiadał książę Mikołaj. Jakież było jego zdziwienie, kiedy podczas ostatniej części utworu muzycy po kolei wstawali ze swoich miejsc gasili świece nad pulpitem i wychodzili ze sceny po kolei waltorniści oboiści kontrabasista fagocista utwór zakończyło tylko dwóch skrzypków grających pianissimo Książę zrozumiał że w ten niecodzienny sposób orkiestra zaprotestowała przeciwko przedłużającemu się ich pobytowi w fertot Co zrobił książę? zwolnił Haydna nie. Książę Mikołaj przychylił się do postulatów muzyków i pozwolił im wrócić do rodzin. Protest zakończył się sukcesem. Czas przedświąteczny to czas wielu potencjalnych konfliktów. Świerk czy jodła, makowiec czy kutia, grzybowa czy kowalska. Kogo zaprosić na drugi dzień świąt? Proszę walczyć o swoje racje, niekoniecznie paląc w mieszkaniu opony. Czasem delikatna forma protestu, taka w stylu hajdna, może przynieść zwycięstwo. A utwór, o którym opowiadałem, nosi tytuł Symfonia pożegnalna Jest wykonywany do dziś Nad moim radiowym pulpitem cały czas pali się świeczka I mam nadzieję jeszcze jej nie gasić Choć przeciągi tu ogromne Nawet czerwona lampka się, proszę pana, e świeci nad pana pulpitem Proszę się nie martwić Oboje oboiści wyszli? Tak, tak? oboje okay. tak. I zawsze lepiej grać też na dworach niż na dworze, proszę pana, w taką pogodę. Zdecydowanie. Zdecydowanie. I, i mówi to człowiek, który niedawno grał na wysokości jakiej, proszę przypomnieć? 2,400. 2,400 dwa dwa metrów nad poziomem morza. No to była gra na najwyższym poziomie. Proszę tak, powiem. ale tylko tak, godzinkę, to prawda. No, ale godzinka zawsze jaka taka. Bardzo dziękuję. To Filip Jaślar. Przypominamy, że w Operze Narodowej niedawno premiera czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza. To tak może przy okazji mi się skojarzyło. Zachrastana fifulka, zdaje się, że Czesi to tak tytułują. Na, na pewno nie, ale warto, mimo to warto, warto posłuchać. No to zapraszamy i dziękujemy za trzy godziny wspólnie spędzone. Szybko minęły.